Cześć! Ja jestem Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. A dzisiaj wlatuje taki fajny odcinek, w którym pokazuję wam mojego Birilla. Birilla już mam prawie rok, więc będzie co do oglądania, ale na początku zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie, żeby powiadomienia wam przychodziły o takich fajnych filmach. I zostawcie też łapkę w górę w trakcie filmu, jeśli będzie wam się podobało. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, bo chcę wam zapewnić jak najlepszą rozrywkę. A teraz przechodzimy do przeglądania. Dobra, a więc pierwszy Birill, to był tak naprawdę pierwszy Birill, bo Lena pokazała mi Birilla. No więc tutaj w moim domku Birilla, właśnie tam widać też huśtawkę, na której teraz jestem. Dobra, przechodzimy do drugiego, bo mamy bardzo dużo tych Birilli. To jest drugi dzień. Szedłem na zajęcie z animacji poklatkowej. Robiliśmy taką animację poklatkową plasteliną. Właśnie były bardzo fajne zajęcia. Od 10 do 15, 5 godzin. I robiliśmy sobie z plasteliny. Dobra, kolejny dzień. To jest już trzeci dzień. I tutaj widzicie, jak właśnie zrobiliśmy coś z plasteliny. Byłem też z Leną i z kapibarą, cyganiarą oraz jeszcze z innymi osobami. Dobra, przechodzimy do kolejnego dnia. Tu był dzień, w którym miałem jakieś zajęcia i zrobiłem sobie dziwne zdjęcie. Nie pytajcie, dlaczego tak wyglądam, ale Birille u mnie to były takie, no że tak powiem, odklejki. Dobra, kolejny. Tutaj z Leną właśnie zrobiliśmy Birilla, gdzie to był Birill w szkole i my byliśmy tak zajarani, że zrobiliśmy Birilla w szkole. Dobra, tutaj mamy Birilla z podróży. To już jest taki piąty, szósty dzień używania Birilla, więc w ogóle jestem mega zszokowany, że ja tyle już myślę. Wydaje mi się, że to było wczoraj, a to już jest prawie rok. Kolejny tutaj sobie siedzę i przy moim biurku. Zgaduję, że montowałem jakiś film, albo grałem z Leną, albo coś. Tutaj sobie leżę w moim łóżku z Psi Patrolem. Mam poduszkę Psi Patrola, to jest obecnie mój brat ją ma, ale miałem. Więc, no i z moją owieczką, moją kochaną psia psiółeczką w łóżku. Owieczka to jest taka moja poduszka. Tutaj jakieś zdjęcie z białą ścianą. Miałem totalnie uwalone włosy. Tutaj wam pokażę. No tak trochę źle wyglądałem, ale nieważne. Kolejny dzień w szkole. Kolejny dzień Birilla w szkole pod tą samą klasą. Nic się nie zmieniło. Tutaj ja też w łóżku. Tutaj wracam sobie ze szkoły akurat, bardzo uśmiechnięty. Tutaj z Leną i z Mają zrobiłem sobie Birilla. Czekaliśmy na takie zajęcia. Tutaj z Leną też po lekcjach Birill. Najczęściej Birille były w szkole. Tutaj widok z mojego okna. Mam widok na żabkę. Tak, mam widok na żabkę. Tutaj kolejny widok z mojego okna. Kolejny widok z mojego okna, gdzie mam okulary minionka i wyglądam jak debil. Tutaj sobie oglądam YouTube'a. Oglądam YouTube'a na moim komputerze. Kolejny Birill ze szkoły, kto by się spodziewał? O, tutaj sobie budowałem taki domek w Simsach, którym obecnie jeszcze gram. I to był, ja przerobiłem domek z wiejskiej sielanki. Jeśli ktoś zna Simsy i ogarnia, to wie, co to jest wiejska sielanka. Tutaj robiłem imprezę, a miałem kolejnego dnia szkołę. Z moim minionkiem robiłem imprezę, a więc
No, tak to się stało. Tutaj ja sobie siedzę, chyba też przy komputerze albo coś. Tutaj ja z moim bratem sobie wariowałem. Nie umiem się wysłowić. Wracałem też z jakichś zajęć. Wydaje mi się, że albo z zajęć plastycznych, albo z tańców. Tutaj widok z mojego okna. Widok z mojego okna. Ja na zajęciach filmowych. Znowu wracam z zajęć. I jestem sobie, drukuję sobie zdjęcia u mojego taty w pracy. Śnieg spadł już, to był 21 chyba albo 20 listopada i śnieg spadł. Chyba pierwszy to był albo taki drugi już, no w listopadzie to w ogóle było takie trochę dziwne. Tutaj kolejny biril w szkole na nielegalu. Biril z soczkiem pomarańczowym, pomarańczowym w roli głównej. Biril, jak rysowałem sobie kwiatki. Nie, ale to bardzo źle wygląda. Biril z jakiegoś chyba większego miasta. Tutaj biril z mojego domu. O, tutaj też biril, oglądałem sobie Mortalcia. Sprawdziłem 50 najciekawszych mitów. Wtorek albo środa, nie wiem, bo te birile dziwnie się przestawiają. O 22 robiłem birila w łóżeczku. Biril, wracam z zajęć! Super, hurra! Biril przy moim domu. Biril na turnieju szachowym, ogólnie sobie siedziałem, miałem telefon i zrobiłem birila. Przyszło mi powiadomienie, no to trzeba zrobić. Biril w łóżku. Biril na zajęciach, na tańcach dokładnie. Tak, na tańcach. Biril na zajęciach plastycznych, to było na zajęciach plastycznych. Biril przy graniu na Hypixelu. Tutaj ja spadł też śnieg, bardzo dużo śniegu, nie mogę wam powiększyć to. Tutaj właśnie bardzo dużo śniegu, biało jest. Oj, tutaj będę musiał zamazać, bo tutaj są twarze osób i w ogóle też zamarzę twarze, bo nie wiem, czy ktoś będzie chciał być na tym odcinku. Więc tylko zostawię moją i wyszła mi taka mina, więc no, powiem fajnie. Kolejny biril przy moim biurku. Biril z obiadkiem. Biril z przedłużaczem, okej, znak zapytania, nie wiem, co mnie tutaj wzięło, żebym zrobił birila z przedłużaczem, ale okej. Biril przy szkole, jak jem batonika, albo to był lizak czekoladowy. Teraz kolejny biril z kapibarą cyganiarą. Myślę, że Kacper się nie obrazi z kanału Kapibara Cyganiara. Tutaj my z Leną. Tak fajnie. Tutaj ja nigdzie, że tak powiem. Nie wiem, co tutaj ja robiłem. Chociaż coś miałem, jakiś papier. Ja na Wigilii. Polecam. Polecam Wigilia. Wigilia. Ja z choinką. Ja z choinką. Ja budujący coś na naszym serwerze. I jak ktoś by chciał może coś nagrać z naszego serwera, to polecam napisać do mnie na Discorda lub do naszego bota. My jesteśmy NiceBot, Centrum Pomocy. Tam trzeba napisać. Dokładną w sumie macie instrukcję na Discordzie, a więc co ja wam będę mówił. Discord jest jak zawsze w opisie tam na dole. Dobra, kolejny. O, Sylwester, no zobaczcie, Sylwester.
Sylwester z TVP2. Ja wracający ze szkoły i to chyba nie był 1 stycznia, tylko 2. No nie wiem, to się opóźniają u mnie te biry, ale coś dziwnie tak działa data, bo nie robię punktualnie. Teraz poniedziałek, ja z plecakiem szkolnym i z moim bidonem. I tutaj mam plecak, jakby ktoś był ciekawy. Tutaj mój kolega. Na szczęście nie muszę zamazywać twarzy, bo nie widać go. Chociaż ja mam jakiś ubaw. Tutaj ja nie wiem, co ja robię tutaj. Co ja robię tutaj? O, tutaj nagrywałem TikToka Wednesday. Co prawda nie zobaczycie go tutaj na naszym kanale, ale nagrywałem, tak? Wracam z zajęć. Chyba padało, nie wiem. O, ja w szkole. I tutaj Lena weszła w birila. Ja w szkole z Leną na birilu. Chyba to był czwartek. O, tutaj chyba też był poniedziałek. Tutaj chyba dobra data. Byliśmy sobie na basenie z klasą całą. No i tutaj też Lena weszła w kadr. Pani Lena Gwiazda. Po prostu jest na prawie każdym zdjęciu. Pani Lena robiąca birila i ja robiący birila o tej samej porze. Może spróbuję namówić Lenę, albo w ogóle Lena się zgodzi tak od sama siebie, że ona nagra taki odcinek, gdzie będzie oceniała swoje birile. A więc zasubskrybujcie kanał, bo może taki odcinek się pojawi. Ja robiący birila wracając ze szkoły, to jest u mnie norma. Gdzieś jechałem? Nie wiem. Totalnie nie wiem. I chyba wracałem skądś. Tutaj ja oglądający jakiś odcinek. Nie wiem, co to było. W każdym bądź razie bardzo dziwna moja mina. Tutaj ja sobie zrobiłem zdjęcie. Byłem po mleko. Po mleko byłem. Dosłownie po mleko. Wysłali mnie po mleko. A tak na serio to nie. Ojeju, sorry, że będzie taki szum, ale jestem na dworze i strasznie wieje. A muszę dla was nagrać ten odcinek, bo po prostu tak się cieszę nagrywając go. Tutaj ja, robiący zdjęcie swoich stóp. Nie pytajcie. Ja na tańcach. Na pewno na tańcach. Ej, powiem wam, że nie wiem, gdzie byłem. Chyba na urlopie. Byłem na urlopie. Tutaj ja na półkoloniach. Ja na półkoloniach na jakimś obiedzie. Ja na półkoloniach robiący robota. Ale ten robot naprawdę serio mi fajnie wyszedł. Bardzo lubię takie, układanie Lego, a szczególnie robotykę. Tutaj ja też chyba gdzieś na półkoloniach, wydaje mi się. O, tutaj ja na zajęciach filmowych. Nie wiem, czy kojarzycie albo wiecie w ogóle, ale nagraliśmy już, bo ogólnie regularnie chodzę na zajęcia takie filmowe i nie wiem, czy wiecie, że nagraliśmy z całą taką jakby naszą ekipą, w której też jest Lena i Kapibara Cyganiara. Nagraliśmy dwa filmy już, a więc bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszymy. Filmy albo wam podlinkuję w karcie do społeczności, albo będą w opisie, albo w komentarzu, nie wiem. Jeden film to jest film o jeziorze, a drugi film to jest film o... dokumentalny film o Lenie, a więc możecie sobie obejrzeć, albo będą w karcie tu, albo będą tutaj w karcie, albo będą w opisie na dole, albo będą w komentarzu też na dole. A więc mam nadzieję, że będziecie, spojrzycie sobie, obejrzycie. Te filmy nie są jakieś długie, one mają 9-10 minut, nawet chyba krótsze są.
A bardzo fajne, bardzo fajne. No, a więc dobra. Kolejny film. Miałem cukier w, nie wiem, w jakiejś kawiarni by. Tutaj ja przy moim biureczku. Ja wychodzący z zajęć. Ja z Leną w szkole u pierwszaków, bo regularnie też chodziliśmy odwiedzać pierwszaków. A my tutaj z Leną sobie byliśmy. Tutaj Lena z moim kolegą, właśnie tym, co był na ostatnim zdjęciu, to się chyba rzucali śniegiem, a ja nie wiem, co zrobiłem, ale jakąś minę. Tutaj ja sobie leżałem, chyba byłem chory, nie wiem. Tutaj ja przy jakichś kwiatkach. Ja wracający z zajęć, nie wiem, czy mnie widać. Ja robiący zdjęcie z kaczkami. Ja robiący zdjęcie na białej ścianie. O, tutaj tak jakby double face, że tak powiem, bo dwie twarze. To nawet fajnie tam to zdjęcie wyszło. Tutaj ja chyba idę na zajęcia. Tutaj ja jestem na zajęciach. Tutaj mój brat je sobie. Tutaj ja przy moim komputerze. O, tutaj właśnie my na zajęciach filmowych i ja tutaj ja sobie zamarzę tą twarz, bo nie wiem, czy każdy chce. Na pewno zostawię Kacpra, bo wiem, że Kacper też nagrywa i wydaje mi się, że on się na to nie obrazi, a nie wiem, jak zareaguje na to mój kolega, którego imienia nie powiem. Ja idę, nie wiem, co to jest, ale tutaj możecie sobie popatrzeć na piękne jezioro. Kolacja wielkanocna, no tak, śniadanie wielkanocne. Ja robiąc sobie zdjęcie w środku mojego wazonu, którego też sam zrobiłem, chyba będziecie mieli tutaj albo tutaj gdzieś zdjęcie, postaram wam się go wrzucić. Tutaj ja na rowerku, ja gdzieś na jakimś festynie, placuszek. Ja z Leną na lekcji Polaka normalnie robimy birilla, pani se poszła, to robimy birilla. Biril w szkole króluje. O, tutaj właśnie jest ten wazon, więc nawet nie muszę go wam rzucać, albo nawet gdyby wrzucę wam go to samo zdjęcie. A tutaj ja, nie wiem co robiący. Tutaj ja u mojej babci w Poznaniu. Robiłem sobie też birilla. No i my tutaj, Maja, Lena i ja, na zajęciach. Ja robiłem sobie no, tatkę jakąś albo coś, bo chyba byłem chory z historii. O, historii. Miałem tutaj lekką zmianę monitora, bo ogólnie musiałem. Była taka zmiana. Dobra, nie będę wam mówił. Po prostu miałem zmianę monitoru, ale montowałem dla was film, jak coś. Tutaj jest, patrzcie. Montowałem dla was film z rowerów. Jeśli chcecie, to tutaj chyba macie. Tutaj, albo tutaj. Nie wiem, jakie jest odbicie lustrzane. O, tutaj ja robiąc sobie na balkonie zdjęcie. Ja z Leną robiący sobie, tutaj też tam zamarzę jak coś, że my, nie wiem czy każdego chce widać, w świetlicy byliśmy. I tutaj my na festynie, mieliśmy taki fajny festyn w szkole. Fajny festyn ekologiczny, to był taki festyn ekologiczny, bardzo fajny festyn. My tak jakby organizowaliśmy całe nasze stoisko, bo każda klasa miała swoje stoisko, no. A więc tutaj nawet Lena się nam załapała. Tutaj też byłem
w szkole, do której ja co prawda nie chodzę, ale to jest taka, ja jestem szkoła 2, a oni są szkoła 1. O, jak możecie zauważyć, w wielu filmach mówiłem, że moja pasja to jest taniec i właśnie tutaj widzicie, jak tutaj ja czekam na mój występ taneczny, na turnieju tanecznym. No i jak zawsze Biril w szkole. Tutaj nie wiem, gdzie dobiłem Birila, ale wiem, że byłem zadowolony. O, historia tego Birila jest bardzo fajna, bo po zajęciach tanecznych, po tańcach, że tak powiem, bardzo mnie wszystko bolało, a więc nie polecam, jak kogoś boli, ale polecam bardzo tańczyć, bo taniec to fajny sport, dodatkowo fajna zabawa, więc jeśli, więc polecam bardzo fajnie, taniec to jest super, super sport po prostu. Dobra, tutaj moje podwórko. O, tutaj ja z takim gościem. Też nie wiem, czy on chce być, no po prostu zasłoni go, tak? Czymś. O, tutaj ja z moim kolegą, którego też nie chcę podawać imienia, na przygotowaniu takiej lekcji w bibliotece o Wisławie Szymborskiej. Mieliśmy taką lekcję i później ona miała niedawno setną rocznicę swoich urodzin. Kolejny Biril, nie wiem co ja tutaj robiłem, ale miałem odkleję. A, to chyba, nie wiem czy nie było nawet na przed zakończeniem roku szkolnego albo coś, nie wiem. Tutaj ja już chyba były wakacje. Tutaj ja... no ja nie wiem, ja w samochodzie. Ja na moim balkonie wywoływałem zdjęcia sobie, no, a więc tutaj ja z klapkami i widzicie moje podwórko. Tutaj ja też, ja. Tutaj ja w łóżku. Powoli już kończymy, bo no niedługo będzie koniec tak naprawdę, bo już mamy sierpień, a teraz jesteśmy przy lipcu. Dobra, mamy lipiec, ja na piłce. Ja buduję sobie coś, budowałem, nie wiem. O, tutaj ja. Ja. Też ja. Też ja z moim bratem. Więc widzicie tutaj mojego brata. Musiałem sobie wstać na chwilę. Tutaj ja słuchający Spotify'a. Tutaj też ja na balkonie. Ja. Też ja. Ja z moim bratem. Tutaj też ja i tutaj chyba robiłem, nie, tutaj nie było pod rząd, tak jakby Birila, że w czasie. A tutaj też nie było Birila w czasie. No i to jest z dzisiaj Biril, nagrywam ten film 7 sierpnia i tym akcentem, tym moim akcentem tutaj, takim, kończymy ten filmik. Bardzo mam nadzieję, że wam się podobało. Mi te birile też zrobiły taką radość, bo nie myślałem nawet, że takie birile aż robię. Nie przeglądałem ogólnie birila, a to jest takie fajne, jak sobie zobaczyć, co robiło się w dany dzień. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie Biril i to ja. Biril i to ja. Hashtag Biril i to ja. A więc ja mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Zostawcie tą subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich filmików. I piszcie w komentarzu, jak wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. A ja już
idźcie sobie do kolejnego odcinka, zobaczcie jeszcze nasze stare filmy, jakieś starsze. Zobaczcie kartę, opis, komentarz. Jeśli karty nie będzie, to właśnie patrzcie na opis albo komentarz. Nie wiem, w czym będzie zalinkowane te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, ale na pewno w czymś będzie. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wam się podobało. A więc do zobaczenia, pa, bajo!